tutaj Marto, witaj Robercie, witam widzów TVN24 oraz telewizji TVN. Pojawia się nieco za oknem, raczej chłodna odsłona wiosny, ale w polityce, tak jak powiedziałaś, jest bardzo gorąco i nie inaczej będzie w tę środę. Zaczynamy dzień z ustami Gała. Jak się dzień skończy, tego nie wie nikt. Marta i pierwszy serwis. Tego nie wie nikt, ale my Państwu to zrelacjonujemy i oczywiście pokażemy. Zapraszam na pierwszy serwis. Oczywiście zaczynamy od wieczornych wydarzeń. Senat odrzucił ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Za było 50 senatorów, przeciw 35. Jedna osoba się wstrzymała przez cały dzień. PiS próbował opóźnić debatę i głosowanie nad ustawą, zgłaszając liczne wnioski, co mogłoby doprowadzić do przekroczenia czasu pracy nad ustawą. Ten czas Senat miał do dzisiaj. Obserwowaliśmy z zainteresowaniem wszystkie te próby opóźnienia prac. One prowadziły do jednego, mianowicie miały sprawić, żeby do prezydenta z Senatu została skierowana ustawa w takim brzmieniu, jakim wyszła z Sejmu, czyli bez żadnych poprawek, a dlatego była to typowa gra na czas. Mnie osobiście bardzo zaskoczyło, że stary zwyczaj, który jest parlamentarny, że jeżeli największy klub Prawo i Sprawiedliwość ma największy klub w Senacie, 48 senatorów. Prosiliśmy o przerwę 15-minutową, żebyśmy mogli jeszcze odbyć krótki próg przed głosowaniem. No to niestety większość senacka na to się nie zgodziła. Nagle dzisiaj senatorowie zaczęli grać w obstrukcję, senatorowie PiS zaczęli zgłaszać przeciwne wnioski formalne. Pojawił się nawet wniosek o utajnienie rozpatrywania tej kuriozalnej ustawy. No, widocznie mają coś do ukrycia. Się wstydził, spaliłbym się ze wstydu, gdybym miał głosować za takim budlem. Dziś odrzucono przez Senat ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Zajmie się Sejm, chociaż jak wynika z harmonogramu, głosowanie w tej sprawie zaplanowane jest na jutro. Jednak PiS nie ma wątpliwości, że zdoła senackie weto odrzucić, bo przeciw głosowaniu korespondencyjnemu jest część posłów Porozumienia. Zarówno brak ustawy, jak i ewentualne ponowne przyjęcie przez Sejm to sytuacje, do których nie powinno w ogóle dojść, tak mówił wieczorem na naszej antenie konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski. To jest sytuacja, która wymagała odpowiedniego, wcześniejszego, wyprzedającego działania ze strony władz. Teraz doprawdy trudno jest odpowiedzieć na to pytanie zgodnie z konstytucją, inaczej jak tylko to, że 10 maja powinny się odbyć wybory i 10 maja wybory się nie mogą odbyć. Z konstytucyjnego punktu widzenia znaleźliśmy się w sytuacji, w której mamy wyłącznie do czynienia z wyborem pomiędzy jednym rozwiązaniem niezgodnym z konstytucją, a drugim rozwiązaniem niezgodnym z konstytucją. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 jest niemożliwe, odpowiada szef Państwowej Komisji Wyborczej na pytanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Zapytała ona PKW, czy ta jest w stanie zorganizować wybory w najbliższą niedzielę. Przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku jest niemożliwe z przyczyn prawnych i organizacyjnych. Sposób przeprowadzenia wyborów musi być wcześniej znany wszystkim organom i podmiotom uczestniczącym w procesie wyborczym oraz komitetom wyborczym. Ponadto warunki udziału w głosowaniu muszą być znane wszystkim wyborcom. Obecnie wyborcy nie posiadają wiedzy, w jaki sposób będą mogli oddać głos. Skoro procedowana ustawa nie jest uchwalona i nie zostały wydane przewidziane w niej liczne akty wykonawcze kilku ministrów oraz Państwowej Komisji Wyborczej, przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych 10 maja 2020 roku nie jest możliwe. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała też, że dziś rano zapyta Trybunał Konstytucyjny.